kolorować i schować, bo ekspres jest wyłączony, to nie muszą być. Schowaj. Ten dwa zawsze tam... mówi, czemu to musi być takie kolorowe? Bo ja nie rozumiem, czemu to musi być kolorowe. Wszystko jest takie ładne. Bo jest ktoś oznaczenie. Siedzi. Żółta do mleka, niebieska do blatu, a różowa dla gości. Ej, dobra, ale ktoś spędził GHP. Bardzo dużo czasu, żeby zrobić ładne te sprzęty kawowe, a wy potem potraficie walnąć różową szmateczkę na to. No. Bo przecież to jest bez sensu. Jak jest różowe, to nie jest bez sensu. No, nie może być na przykład szare, czarne i nie wiem, może być. Jakieś? Może być. Tylko nikt nie zrobił takich. Ja najbardziej lubię takie z mikrofibry czarne, ale to tak trudno spotkać, jak masz taką mikrofibrę. I bardzo lubię azjatycki patent na odkładanie szmateczki. Nie wiem, czy to jest azjatycki patent, ale na filmach instagramowych najczęściej widzę to u nich, że mają szmateczkę nie na brudnym ekspresie, który udajemy, że jest czysty, tylko właśnie mają talerzyk na szmateczkę, który jest czysty i szmateczka jest tylko na tym. I bardzo mi się ten patent podoba. Ale jesteśmy w Polsce i odkładamy na ekspres. I udajemy, że to jest czysty fragment ekspresu. A wszyscy wiedzą, że nie jest, no. To jest. No ale cóż, skoro regulamin to akceptuje, można tak robić, to tak robimy. Także drogie WBC. Kto tam jest tym wrepem? O, Jura jest wrepem. Ania, Kasia. Zgłoście tam, żeby jednak obowiązkiem było, że szmateczka będzie jeszcze bardziej czysta. Na talerzyku. No. Jest jakieś wymyślenie, takie zdanie, żeby ludziom uzmysłowić, jak to jest ważne, że szmateczka być tak czysta, jak mleko, które chcesz pić. Bo ona dotyka... Dysza powinna być tak czysta. Jak ale to właśnie tak, wszystko to. Szmatka, że będzie czysta, to nie znaczy, że dysza będzie czysta. To prawda, ale jak szmatka będzie brudna, to dysza też jest brudna. Tak. No. A to wszystko jest w mleku, które ktoś pije, nie? No i później albo cieszy się, nic się albo... nie dzieje na szczęście, bo ochrona organizmu działa, no ale... Czasem już nie dojadę. To myślę, że raczej laktoza, a nie zatrucie bakteryjne. Gdybyś miał naprawdę zatrucie bakteryjne brudną szmatką po mleku, to by było trochę ciężej, wiesz? No w sumie, tą gąbką szalujesz, co leży ci tutaj naczynia, później kubki, filiżanki i wszystko. Jak się tak człowiek skupi, to się okazuje, że te nasze organizmy to jednak mądre są. Wojownicy normalnie na jak żółwie ninja, nie? No. Żółwie ninja. Teraz sobie wyobraziłem odcinek łączący dwa seriale. Było sobie życie i żółwie ninja. I takie małe żółwie ninja, które z tymi walczą. Z kroplami krwi, nie? Tak, z tymi trombocytami, nie? I tam. Dobra, tu jest atak. Żółwie ninja, wkraczacie do akcji. Jak się nazywał ten ich szefu, ten szczury? Bo to był tam. Shredder to był ten zły. Jak się nazywał? Mateusz, jak się nazywał ten szczur? Nie mam pojęcia, ale chciałem się dowiedzieć, co my dzisiaj robimy. Mateuszu. Mati. Co dzisiaj robimy? Kogo dzisiaj gościmy? Gadamy dzisiaj z Kubą, bo Kuba wie dużo rzeczy na różne dziwne tematy, których ja w życiu nie robiłem, a on to przepracował z różnymi ludźmi i sam. I to jest to, co ja mówię, że to jest nudny temat, czyli czekanie 8 godzin, 16 godzin, 24 godziny na cold brew. A on to robi i mimo, że się różnymi rzeczami szybko nudzi, to go nie nudzi przez ile? 5, 8 lat? Kilka lat, no. To tak w sumie początku. Ile minęło czas od stawienia pierwszego cold brew przez ciebie? Nie no, te pierwsze w ogóle rozlewy butelek, co biliśmy w większej butelek. Skali, to mam. Tych pierwszych takich... Pierwszych do butelek. Mam. Wiadra, no. Słoiki. Nie no, mówię o butelkach tej, co biliśmy w większą skalę. Pierwsze rozlewy z Michałem. A jeżeli wiadra w słoikach... Plastikowych. To było wcześniej. Bo ja się kiedyś pytam, jak tam to cold brew, nie? I oni mówią, że właśnie jak zaczynali, to konsultowali się z innymi, którzy wtedy też zaczynali. No, nastawiłem wczoraj 2 litry. A Kuba z Michałem śmiech. No, my jakieś 5-8 baniaków po 20 litrów. Dokładnie tak. Dziś nawet na Michała Facebooku jest takie pamiętne zdjęcie, że weekend idzie, no to przygotowani mamy 2 takie czy 3 wielkie baniaki. Te 20-litrowe. 20-litrowe, co masz w wodzie, wodę to bul, nie? No. To my do tego wlewaliśmy. To pierwsze były nasze narzędzia
nastawienia kolby. To się mieliło. Filtracja przez to była jak za KE. No nie, no czekaj, no ale to z tego co ja kojarzę, to cold brew to nie jest jakiś super skomplikowany temat. Mielisz kawę, wlewasz zimną wodę, zostawiasz na paręnaście godzin. Odcedzasz, znaczy filtrujesz w jakikolwiek sposób i tyle, nie? No. I najczęstszym błędem jest? Dużo błędów jest, ale... Ale najczęstszym, takim, że w domu to prawie każdy to robi, niestety. Może chyba za grubo to mielą, nie? Za grubo zmielone, totalnie. Ma, a jak ma być zmielone? Dobrze. Średnio. Średnio. Nie, ja się Kuby pytam. Wiesz co, no... Kurde, no... Jak pod jaką metodę? Ale to zmieni to jak pod kalitę. Ale wszystko jest kalitą, więc nie wiemy. Pod kalitę na pół litra, panie szanowny. Mm. Nie, na jedno zalanie. Na jedno zalanie. Wiesz ile co, klików? Ile na Ikeju? No co pan zjadł kawy? Mówimy dobra, o kilogramach. Mielenie średnie. Nie, aha, ale miałbym to dobra, przełożyć te kliki na Ikeju, to siódemka, to ile to będzie kliku? To 22, 24. Czyli mielenie średnie. Czyli mielenie średnie, no ja nie żartowałem. Okej. Okay. I ja w ogóle tego nie wsadzam do lodówki, nie? Najlepiej jakoś, jak jesteśmy w stanie to zamknąć w miarę szczelnie, żeby tam nie dochodziło nic z zewnątrz. A da się tak zrobić, żeby nie dochodziło nic z zewnątrz? W sensie kurzu, w sensie wiesz, odciąć... Aha, myślałem, tak. Że chodzi o jakieś, no bo nie, to paręnaście godzin leży jednak, nie? No leży, no a nie, że... A jak leży w takim ciepełku na przykład latem? Bo wiesz co, no, ja nie mówię o ciepełku latem, że postawisz sobie to, żeby ci jak ogórki przykisiło szybciej się, nie? Na balkonie, ale... Schować no, ale to jest to, że to jest temperatura nadal parzenia, w cudzysłowie, no, tak, ale oczywiście. Ona przyspiesza, katalizuje, więc jak masz te 30 stopni w lato, to nie musi być 24 godziny. No, to stawiasz sobie wieczorem, a ono już filtrujesz, masz gotowe, nie? I przez 6-8 godzin. A przez co to filtrujesz? Zależy, nie? Można to nie filtrować, a można to filtrować. A to się zdekantuje samo, tak? I mogę zlewać z góry? No, to wtedy byś potrzebował mieć, wiesz, wężyk, jak na przykład sok malinowy zlewasz, to albo... na przykład taki typu obrazek. O, no, dokładnie. Więc można przez takie sitko do parzenia herbaty i to spoko jest. Tylko, że zostanie dużo frakcji takiej tłustej w niej. Mhm. To jest dobre. I to jest dobre, bo to fajnie podnosi to ciałko. Jeżeli chcesz mieć taki błysztynowy klae... No, no, no. No to przez dipa V60. Można na przykład, jak mamy sobie dip kania. A ja kiedyś tak robiłem i mi się zatkał filtr od razu i nie chciało to przecieknąć do końca. To jest cierpliwe. No. Ja jestem niecierpliwy, jak wiemy. Wiesz, ja bym już chciał pić to cold brew. To jak chcesz pić, to najlepiej i nie stracić ani kropelki, no to z góry sobie zlać. No. A później ten żużel cały przecedzić przez te 40 minut, nie? No to sobie będzie kropelka, kropelka, kropelka. A to się będzie jeszcze doparzać przy tym filtrowaniu? A, już nie powiedziałbym. Czepiam się. No to już wiesz, jakieś tam mikro. Dwie rzeczy, bardzo niska temperatura, no i ten roztwór jest już nasycony, nie? Więc on już niewiele co tam jest w stanie rozpuścić. Zawsze... Skoro nawet w ciepłej wodzie po czwartej, piątej minucie już ta ekstraktywność spada tak nisko, to co dopiero w tych 20-30 stopniach, nie? Okej. Okay. Ale zależy ci, żeby po prostu doparzyć, czy... Nie, pytam ja się boisz, czy przeparzysz. Tak. Kurczę, powiem ci, chyba rzadko się spotykam z przeparzonym koldem. No właśnie, bo tam nie do końca będzie przeparzone. Tam ci pójdą te desy do góry, czyli ta intensywność, nie? Mm. Ale takiego smaku over extraction zrobić w cold brew to się chyba nie da, nie? No, a jak masz wysokie te desy, to po prostu wystarczy dolać wody. Ale podejrzewam, okay. Że znowu jak zmielimy za drobno, wtedy możemy przeparzyć się. Będzie duża ilość pyłów. Pyłków to na pewno. Dobra, w czym to się robi na taką skalę jak tutaj w palarni, a w czym to się robi, jak się to robi w domu dla siebie? To zacznijmy od domu, bo się przygotowałem na to rozmowę. Wczoraj wieczorem nastawiłem wam cold brew. I w domu możemy sobie zrobić... W słoiku. W słoiku, a ja to nastawiłem w takiej pięknej karafce. To akurat trzymałem w lodówce. I ile to? Wczoraj wieczorem, tak? Wczoraj wieczorem, no. Czyli z godzina 6 rano. Czego ty tam szukasz? Tłumacz. Okej, okay, i jednak przez dripa. No wiesz co, zrobimy i tak, żeby no pokazać, dobra. Nie? Zrobimy i tak. Filterek. I tak. Czy no generalnie ta cierpliwość dekantacji to dobrze robi, nie?
No bo teraz tak naprawdę... No ja wiem, ale ja jej nie mam, tej cierpliwości. No, dużo osób nie ma cierpliwości, ja też nie mam. Ja dlatego zajmuję się wieloma rzeczami, a to w międzyczasie zakapię. No właśnie, bo to jest to, że to jest zarządzanie czasem, a nie koniecznie cierpliwość. Czyli musisz to wstawić wcześniej, żeby potem mieć. Natomiast pamiętam kiedyś taką akcję, był taki lokal, który specjalnie kupił 8-10 kemeksów, bo codziennie przed otwarciem zlewali 8-10 nastawek i to się w 10 kemeksach filtrowało przez 2 godziny przed otwarciem. Bo chcieli mieć ultra czysto klarowne. A jeszcze Chemex ma największy, najgrubszy filtr, nie? Więc jak jesteśmy w lokalu, a chcemy zrobić sobie tego większą ilość i zależy nam na tym, żeby tu ci się wyświetla, co masz powiedzieć? No, nie. Mama mi tekst pisze, że mnie przeklinał. Kubuś, opowiedz jeszcze o tym koniu. Jak jesteśmy w lokalu, a nie mamy za bardzo przez co filtrować, to spoko jest dzbanek do parzenia kawy do ekspresów przelewowych. Bo tam też dużo jesteśmy w stanie zmieścić i to tam jest fajnie, bo masz płaskie dno, jak w kalicie. Ja tu mówię o takim banie, o takim fetko. Tak, 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 tak. Ja sobie to mieszam wszystko, żeby tam... Przed tym filtrowaniem? No, to po co ta dekantacja była? No ona i tak nie zleci, to dekantację zrobimy sobie tutaj przez filtr, nie? Nie będziemy tego, bo to... No dobra, okej. Jakbyśmy mieli słoik duży, z większą powierzchnią, to wiesz, rurę przybyśmy przetkali, byśmy mieli git, nie? No i co, i to na początku będzie leciało, a zaraz się zatka. Ja jestem przekonany. Oczywiście, że tak. Tak, no to dobrze. Czyli tak ma być. No ale to ja liczyłem na jakiegoś lifehacka, bo ja sobie robiłem kiedyś kolbur w domu i właśnie z tym miałem największy problem. Napajak żeby... tutaj elegancko leci. No ja wiem, ale to jest filtr stały. Tutaj będę miał jakiś taki pył jednak. No. Tutaj to najduży, bo z samego dna poszło. No więc ja bym chciał mieć jednak klarowne i myślałem, że nie wiem, że jest jakiś patent inny niż taki zwykły filterek. Jest patent, tylko to musimy się przenieść już na to duże. To wtedy ci pokażę, bo ja chcę na małe. Takie małe. Małe, okay. Można kupić takie duże? Dobra, to niech to się filtruje, a my zobaczmy to duże w takim razie. To ja powiem wtedy, o co chodzi, no. A te butelki to czemu tu stoją tak w ogóle? Bo są zrobione i nie musisz czekać. Aha, czyli tu mamy zrobione, to się filtruje, tu mamy przefiltrowane w butelkach, a jeszcze zobaczymy, a będziemy w ogóle nastawiać to też? No w sumie nie wiem, co tu pokazywać, bo to trzeba wsypać kawę i zalać wodą, ale może jest coś ważnego. Aha, no dobra. To co z tym patentem na filtrowanie? Z tym dużym? No. Duże jest takie. A w tym to... Aha, ile tu wchodzi? Ojejku, co to jest? 20 litrów tu leciutko wchodzi, nawet ponad. 30? Co? I tutaj jak sobie spojrzymy, to mamy dużo... No to jest to siteczko do herbaty. Drobniejsze siteczko, wydaje mi się, niż to do herbaty. Drobniejsze, nie dużo, ale drobniejsze. Ja tu robię, bo... Jestem... Ale ty to kupiłeś, czy sam sobie to zrobiłeś? Nie. Nie, bo ojciec Mateusza jest takim magikiem, nie? I on nam takie rzeczy... Wyspało ojciec Mateusz. Ojciec okay. Mateusz. Nie, no to jest do kupienia, to jest wiadro do nastawiania kolby u firmy Bevista. To się nazywa Todi. Nie, Todi to Todi, a Bevista to Bevista, tak czy nie? Nieważne, można takie kupić sobie też do piwa domowego, tak. Tylko wtedy nie będzie tego środkowego wiaderka. I to jest akurat wersja gdzieś tam nowsza. Ale chcesz mi powiedzieć, że do tego wsypuję kawę, to tak. Się moczy to tak jak zaparzasz tak do herbaty. No właśnie. Podłogę tak filmował. To jest jak taki bardzo duży zaparzasz do herbaty i po prostu to się tam my moczy. Będziemy za tym. Dobrze myślę? Jeszcze raz, przepraszam, bo tutaj Maty mi takie rzeczy robi, że śmieszli się hecha. Liczyłem, że jeszcze raz to zrobisz. Ale to nie. Czekaj, bo tu jakiś był taki dowcip, nie? No, a z gula, nie? Patrz ty. Czy to działa jak zwykły zaparzasz do herbaty, że to się po prostu moczy w wodzie, a potem sobie to wyjmuje tak. I tyle? Tak, dokładnie tylko tak. To jest po prostu dużo patentów, które ci to ułatwiają. Jak sobie to wyciągniesz, to sam możesz postawić tak. I to sobie cieknie. I wtedy sobie albo jak chcesz zalewać w sposób dripowy, to możesz postawić najpierw tak i sobie zrobić dripa na zimno, nie? W sensie przelać najpierw tę wodę. Kuby się nie chce. Ale to też turbo przyspiesza, nie? Tak. A co masz więcej turbulencji w tym, to tutaj jest te dno, nie? No i właśnie to jest to, o czym... Jakie dno? No kranik i... Ja nie widzę tego. Właśnie ci pokazuję, nie? Bo jak sobie spojrzymy... Ta rynna na dole. W tym ujęciu, co teraz masz, to nie do końca widać, ale tu jest spad, nie? No nie będzie tego widać, bo jak... Chcielibyśmy wlać Coca-Colę, że tu jest spad? Aha, że dno nie jest płaskie, tylko tak. Jest pod kątem. Tak, no? Tak, jest widać. Spad i kranik nie jest do dna, nie? A kranik tak. Nie jest do dna i tu jest jeszcze dziura, nie? Że tam ma wejść wszystko, czego ja nie chcę. Cały taki szlam, takie... To jest ta dekantacja. Te pyły, takie rzeczy, więc jak sobie wiesz, po tych
tam 12-24 godziny, czy tam kto ile chce parzyć, wyciągniemy nasze sitko, to nam sobie obcieka, spada nam wszystko na dno i ty patrz, to już się pewnie sklejało, no i nie ma dymki, nie? No ale tam cały czas jeszcze jest. No dobra. I to jest to, co będzie się przez kolejne 40 minut. Tak, tylko ile tam jest? 20 minut? No mało, znaczy, a jakbyśmy wlali teraz kolejne, Mateusz, to byśmy... Bądźmy poważni. Nie, ale jakbyśmy do tego wcześniej od razu dolali do fulla, to jakby siła ciążenia by to też przyspieszyła, nie? Okej. Okay. Nie byłoby takiej dymki. I teraz a propos domowego takiego sprzętu, nie? Nie ma tego w wersji mniejszej, ale są słoiki do lemoniad, nie? Litrowe, dwulitrowe. Z kranikami. I tam też jest kranik i on też nie jest do dna. Aha, też szklany z kranikiem. Tak, okay. Więc jesteś w stanie sobie powiesić taki filtr. To tam tak pewnie z 5 litrów wchodzi? No. Są 5 litrowe, ale są też mniejsze, nie? Więc nie musisz nastawiać 5 litrów w domu. I właśnie, jak zamontujesz sobie jakiekolwiek tego typu, może niekoniecznie stałe sitko, ale są takie tkaninowe też, nie? Możesz sobie kupić takie... Worki filtracyjne. Worki filtracyjne. Dobra, ale ja mam pytanie od razu. I wtedy jak poczekasz odpowiednio długo, to największy pył będzie i tak pod kranem. Ale muszę zlać całość od razu. Nie może być tak, że to sobie z tymi fusami stoi i ja sobie nalewam szklankę. Powinieneś zlać całe dlatego, żeby się to wymieszało. Bo na dole jednak ekstrakcja będzie trochę inna niż na samej górze. A ja cały czas jeszcze myślę sobie o tym, czy jak to tak stoi w cieple, to czy tam się coś nie zaczyna rozwijać w tej kawie. To jest walka z czasem, jak szybko wypijesz. No tak, ja piję bardzo szybko. Jaki czas? Gotowym kolbem, czy parzącym się? Nie wiem, o każdym. Nie, no to jest walka z czasem, nie? Rozwoju mikrobiologicznego. No ale jakbyśmy to wzięli gdzieś tam do labu, to by wyszło, że tam coś jest na pewno przecież, nie? Czy nie? No to wzięliśmy. W sensie, czy to się jakoś na przykład oczyszcza potem, zanim to trafi do takiej butelki? Właśnie, przeniosłeś temat domowy na temat przemysłowy. No tak. Jeżeli mówimy o takim kolbie tutaj... ściągnę, bo nas nie widać. Nie spasteryzowanym na przeróżne sposoby, bo mamy wiele rodzajów też pasteryzacji. Nie? Możemy zrobić pasteryzację tunelową. Możemy zrobić pasteryzację przepływową, możemy zrobić mikrofiltrację, która również będzie pasteryzacją. To nam zabija wszystko. Pasteryzacja, nie? Mhm. Jeżeli mówimy o takiej domowej i w sumie, jeżeli byśmy chcieli sobie wyprodukować kolbę i mieć go na dużo, dużo dłużej, no to... to jesteśmy w stanie to zrobić, bo możemy taką pasteryzację zrobić w najprostszy sposób, zabutelkować sobie to oczywiście do szklanej butelki albo do słoika i zagotować się w tym, w garnku jak słoiki. Czyli normalnie zapasteryzować. Zawekować, tak. Dokładnie tak. No fajnie, znaczy nie gotowałbym tego, nie? Ja bym to trzymał mniej więcej w temperaturze 72-75 stopni. To trochę więcej niż suwi. To wtedy na bank wszystko, co miało zginąć, zginie. A musimy o tym pamiętać, bo jeżeli akurat zrobimy sobie taki klaję, no to super, nie? Bo tutaj już nie ma żadnych pyłów, nie? Ale jeżeli byśmy nie mieli aż takiego filtra i chcieli sobie to przecedzić, czy przez takie sitko, czy tylko zlać z góry, to zawsze jakieś tam pyły zostaną. Mhm. Jak będziemy to gotować, to dalej sobie to doparzymy. Okej. Jeszcze się nie spotkałem, żeby te pasteryzacje... A te butelki, co są tutaj w dobrej, to są pasteryzowane, czy to jest inaczej jakoś? Tak, to jest pasteryzowane akurat. Okay. One są pasteryzowane w akurat tunelu. Wcześniej robiliśmy w przepływie. Co to znaczy w tunelu? Bo mamy dwa rodzaje pasteryzatorów. Pasteryzator tunelowy, że jest pomieszczenie, znaczy taki tunel, który ma trzy frakcje. Pierwsza frakcja dogrzewania, w drugiej jest frakcja pasteryzacji. I później ochładzania tego produktu. On tam w zależności to mniej więcej gdzieś koło tam 25-30 minut jest przechodzenia tego. Mhm. Więc powolutku na takim taśmociągu się nam to przesuwa. Są też pasteryzatory przepływowe i to wtedy w czasie tam dosłownie kilku sekund nam się zaparza. To jak 2-3 lata temu robiliśmy z pintą kolby. Właśnie robiliśmy czyste kolby i kolby z chmielem. To tamto robiliśmy w technologii przepływowej. A tam jeszcze w ogóle z ciekawostek, jakby nie korzystaliśmy z tego typu filtrów, bo tam używaliśmy filtry takie stalowe, ale plus jeszcze przechodziło to nam przez wirówkę.
Czyli wiejówka odrzuca wszystkie drobinki, pyły. Wiejówka wyrzuca na przykład wszystkie drożdże z piwa. Więc takie malutkie cząsteczki były tam odrzucone. Ty może napijmy się. No właśnie, napijmy się. Ale tu są dwa różne. Ja chciałem powiedzieć. Cold brew, kawa z Ruandy, cold brew, kawa plus śliwka. Tak jest. Tutaj dodaliśmy śliwkę węgierkę. I to jest na Brazylii. Tu jest na Brazylii, dokładnie. Tu jest na Ruandzie. Bez śliwki. Bez śliwki. A też ze śliwką, bo Ruanda. Tak jest. Takie rzeczy. Ja chciałem powiedzieć, że mimo przy długiej wejściówce, to nie powiedzieliśmy, kim jest Kuba. To już jest tradycja. Nie przedstawianie gościa. Tak. Kim jest Kuba? Kim jest Kuba? Kuba, kim Kuba, jesteś? Kim jesteś? Co ty tu robisz? Nazywam się Kuba Pospiszyn. Mówią na mnie. Siwy. Siwy. Nie no, ja jestem jednym z współwłaścicieli tego zacnego przybytku Dobrej Palarni Kawy. Jestem gościem, który ma zaszczyt pracować z Mateuszem Śledziem, z Mateuszem Matim, oczywiście z Natalią, Michałem i Michałem, moimi wspólnikami, także jestem szczęściarzem posiadania. I jaka jest historia tego konia? Wyjaśnij teraz na zawsze. No właśnie, konia. Do tego, koń. Czemu koń jest w kofisie? Kurczę, czemu koń jest w kofisie? Bo wiesz, że tam krążą nowe legendy, że to jest nasz koń, którego mamy gdzieś tam w hodowli, tak? Okej. Okay. Słuchajcie, no z koniem jest bardzo prosta historia. Ja z wykształcenia jestem technikiem hodowli koni. Kończyłem szkołę w Żywcu. Później przyjechałem do Krakowa, tutaj na zootechnikę i tam cała historia, ale w 2016, 17, czy kiedy otworzyliśmy kopisa? 14-16. To około 17-2017 nasza klientka Julia, ona jeździ konno. Też. I też jeździ konno. Ona ma swoje konie. Jeździ konno, jeździ na rolkach i parzy kawkę. Także pozdro Julia. Pozdro Julia, tak jest. I pamiętam, że kiedyś z Michałem zaczęliśmy, zanim w ogóle jeszcze powstała Dobra Palarnia Kawy, to była właśnie firma Coffees i oczywiście też była firma Barista on Time, z której się w ogóle wszystko zaczęło, bo to była pierwsza firma Michała. I tam zajmowaliśmy się również eventami. I chcieliśmy pokazać, że jesteśmy w stanie zrobić wszędzie te eventy. Więc ja z zamiłowania do koni doszedłem do wniosku, zróbmy sesję zdjęciową w stajni. Wzięliśmy bae, ekspres, wszystko, pożyczyliśmy agregat piątotwórczy, czyli zrobiliśmy sesję zdjęciową na padoku. I z tego wszystkiego zostało tylko jedno zdjęcie konia. No i wtedy później, a z tym koniem to była dłuższa historia, bo była firma. No nie mamy tyle czasu. No, ale no i stąd właśnie zdjęcie z konia, nie? Z sesji zdjęciowej, którą mieliśmy tam w stadninie koni Szare pod Krakowem. Czyli więc jednak konia nie mamy. Czy ja się mogę napić już tego cold brew? Ja ci już nalałem. Ja nie wiem, czemu ty nie pijesz. No bo ja nigdy nie zaprosił do tego. Ja potrzebuję zaproszenia. Zdrówko. Ty masz ze śliweczką akurat. Tak jest. Nie? Mam ze śliweczką. Tak, bardzo no. Dobra. A ta śliweczka to skąd się wzięła? Śliweczka jest klasycznie z Małopolski, z Łącka, z firmy. Stłoczonego soku. Stłoczonego. Ja nie tak się firma nazywa, taki jest sok. W sensie stłoczony sok, dokładnie śliwka węgierka, czyli śliwka, która ma dosyć wysoką kwasowość, ale jednocześnie ma dużą słodycz. Jest to odmiana, która jest jedna z później zbieranych, bo one są akurat zbierane wrzesień, nawet październik, dzięki czemu są takie te największe śliwki, śliwka powinna być zielona w środku, odejść ładnie z pestki. A o śliwkach też wiem dużo, bo jestem z rodziny sadowników. Tak jest. Akurat śliwki w tamtym roku wiem, że Kuba jest ciekawą osobowością od wielu tematów. Tak. Śliwki mamy, mieliśmy akurat właśnie notabene tą, bo to jest jedna z no już ciężko dostępnych odmian, nie? Tej to prawdziwą taką węgierkę. A ta węgierka ma fajny charakter, ma fajną, wysoką, czystą kwasowość, ale jednocześnie fajną słodycz. No i w połączeniu z cold brew to jest w ogóle produkt, który już robimy od kilku lat. No dla mnie jest sztosem, nie? To może zaparzymy? W sensie nastawimy, no bo nie zaparzymy.
No. Ale co, że tak... 20 litrów dla ciebie? Ja bym prosił wersję domową. Wersję domową. Litr? Nie wiem. Litr? Pół litra? Litr, pół litra? Pół litra to jak? Pół litra. W domowej wersji? To może mało pół litra, jak już mam czekać tyle godzin. Zmienimy to ręcznie. No to ty sobie zrobisz na litr. Ja sobie zrobię na litr. Proporcja jest taka jak zawsze 6 na 100, tak? Tak. A to siada na kawkach... To jest kawkach... pewnie ustawione, nie? Ja to nawet nie wiem, jak to jest. Do... Każda kawka, niezależnie od profilu, się nadaje, czy filtrowe raczej? A, to też jest jeden game changer, no. Ja tam walę wszystkie pod espresso wypalone. Naprawdę? No najczęściej. Szybciej ekstrahują, jak są wypalone do espresso. Więc wiadomo, jak... że nie takie mocno, tylko bardziej te omni. Tak, nie? Takie... light roasty do espresso i takie omni roasty to najlepiej ekstrahują, no bo to jednak masz gorsze warunki ekstrakcji, więc ekstraktywność tej kawy jest potrzebna. Więc jak bierzesz właśnie takie super jasne palenia do cold brew, no to jest kolejna przyczyna, dlaczego to się nie chce doparzyć, domacerować, okay. Do TDS-ować. Okej, okay, rozumiem. Tego lepiej wziąć sobie. A jeszcze jak to będziesz później trzymał całą noc w lodówce, to jeszcze obniży ci temperaturę, no to masz fajne kolory, ale to będzie za delikatne. Nie? Noc w lodówce to jest za krótko. Jeśli w lodówce to tak bliżej 18-24 godzin. Ale to ludzie w lodówce tak. Parzą cold brew? Tak. Tak. No bo wiesz, niby temperatura jest chłodniejsza, w ogóle też takie... lodowa. A Mateuszu, Józefie, ja mam pytanie, bo znając ciebie i twoje umiłowanie do powtarzalności, ja bym powiedział, że temperatura w lodówce jest bardziej powtarzalna niż temperatura no w jest, pokoju. Jest, oczywiście. To tak. Ty powinieneś chcieć parzyć w lodówce. Ale ja parzę w 15 minut. Bang, bang, bang. Dobra, nastawmy. Nie, bo... ja nie nastawiam cold brew w domu. Kurczę, wiesz, to jest tak jak trzymanie kawy w lodówce, nie? Nie, no to musi być szczelnie zamknięte, no bak. Jak chcesz to trzymać w lodówce, to musi być zakręcany słoik, jakaś uszczelniona butelka, to nie może być po prostu wstawiony dzbanek. No bo w tej lodówce mają wszystko, nie? W sensie wszędzie wszystkie zapachy i to kiełbaska, tak samo... serek cheddar. I to wtedy kawka złapie. Kawka wszystko złapie, no. No bo ma tłuszcze. Natomiast chciałem powiedzieć takie ciekawostce, którą kiedyś przeczytałem w świecie herbacianym i to ma też jakiś sens, żeby to zaparzyć taką wodą bliską 0 stopni. Że jak to jest prawie 0, to, że tam się dzieją podobne rzeczy jak w trakcie gotowania, jeśli chodzi o oddziaływanie na komórki rośliny. Mhm. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale ma to jakiś sens, nie? Że jak iść w drugą stronę, czyli chcesz to trzymać w lodówce, to może warto to zalać taką wodą typu 1 stopień Celsjusza. A gdzie ty wodę 1 stopień Celsjusza znajdziesz w domu? Ale w domu nie ma takiej wody, nie? Nie masz komory zero w lodówce? A nie, no pewnie. No. Co, jak to jest? Co to jest? No tam powinno spać do 2 stopni, 1 stopnia. Pohałasuje trochę. Ale no dobrze. Jak szybko, to wolno, bo popcornik. No to dobra. Trzymaj prosto. Słychać, że nie ma. Słychać, że ten. Że podskakują. Ej, a cold brew się powinno serwować na kostkach lodu? Nie, powinno się serwować tak, jak lubisz. Bam. I to zależy, jaki masz TDF-y tego cold brew, nie? Bo jest, chciałem jeśli... zapytać, czy nie powinienem troszkę dać więcej kawki w proporcji, no właśnie, jeżeli chcę na lubisz kostkę. Takie ultra zimne i chcesz, tak jak narzekałeś, że owoce jednak były za ciepłe. Narzekałem. To tak. Podtrzymuję to. Potem zrobiłem na jagodach. To wtedy możesz. Moje się cieplejsze. No właśnie. Więc albo na kostkę lodu. No ale wtedy właśnie te 7 na 100, 7,5 na 100 to się przyda, nie? Okej. Okay. A jak masz malutkie kosteczki lodu, to i 10 na 100. Bo one jest, się jest jeszcze to ze śliwką? Pewnie, że jest. Ja to proszę. Ja bym to zrobił inaczej, nie? Ja bym zrobił koldu. Zamknął je w jakimś czymś szczelnie i wsadził do lodówki, żeby było zimne. I wtedy pić od razu takie zimne z lodówki, nie? Albo można bez kostek lodu? Bez kostek lodu. Okay. Albo można sobie zaparzyć kawę na zapas, to znowu film z tamtego roku, tak. I wsadzić do lodówki. Tak, robiliśmy tak. I pić. I to w ogóle, ja to potem robiłem, jak gdzieś jechałem na parę dni na zdjęcia, to sobie brałem takie 3 butelki kawy na zapas. Pojawi się game changer. I polecam. Odpowiedź na twoje wszystkie... Patrz, panie. Co to jest? Odpowiedź na twoje wszystkie wątpliwości. Filtry do parzenia herbaty to są. Tak jest. I teraz zrobimy
to, co mieliśmy. Czym to jest odpowiedź na moje wszystkie pytania? Bo nie będziesz musiał filtrować, bo po prostu to wyciągasz. A nie, no, chcesz mi powiedzieć, że wsypiemy kawę do filtra i. A czemu nie ma kaw instant w takim razie do robienia cold brew? Jeszcze nikt tego nie zrobił. Czemu tego nie zrobiłeś, Kuba? Co, bo podejrzewam, że to sposób, jest... który polecasz. Znaczy są, tylko w gdzieś, Stanach, tak, nie? No właśnie. No. My jesteśmy w Polsce. No właśnie i dlatego my mamy cold brew przez 3 miesiące w roku, nie? Mhm. A nie... A lato bywa nie gorące, no. Jak śpiewał klasyk. No w tym roku to akurat... No jeszcze się nie zaczęło, a trochę ciepło było, ale to teraz znowu zatem deszczowo. Obstawiam, że trzeba zrobić niewiarygodnie wielką ilość tych saszetek. Tu można jakąś wykałaczką sobie przypiąć, ale to się też lubi posklejać. A jakbym chciał tak zaparzyć kawę w gorącej wodzie, to by się to udało? Próbowałeś? Tak. Próbowaliście, no. Tak? Ja masz te swoje cudowne klipsiki. Do wszystkiego. 1001 sposobów do użycia klipsa biurowego, proszę. Parzenie cold brew klipsem biurowym. Bang. I teraz, że ci się śpieszy, a jak Mateusz mnie przedstawił, mi się nie śpieszy. Ale mi się śpieszy. Jak ci się zaczynamy... nie śpieszy, pospieszył. Pospi. Lejemy sobie od środka, nie? Żeby namoczyć. No dobra. Żeby namoczyć kaweczkę. Jeżeli chcemy, to sobie jeszcze możemy. Czy ty to... prawie infuzję teraz, przepraszam, no robisz? Nie, bardziej zależy mi na tym, żeby zalać całość, bo kawa ma taką funkcję, że jak nalalibyśmy z zewnątrz, to w środku pewnie by się na 90% zrobiła taka kula. On będzie lepiej widział, tak. To okay, będzie okay, trudniej, okay, ale jemu lepiej. Taka kula suchego. No wiem, że z zewnątrz będzie woda... Więc jakbyśmy nalali z zewnątrz, to pewnie byśmy tylko przez filtr przeleciałoby, więc teraz sobie nalewam do tej kawy, żeby ją całą namoczyć, a resztę możemy z boku. A resztę bokiem, no i szybko. Aha. A to się zdyfuzuje przecież ze sobą za te kilkanaście godzin. A ja nie myślałem, że to już będzie miało taki kolor. No właśnie, to jest niesamowite, nie? Ale TDS tam jest jeszcze 0,0. Tak. No i tak naprawdę co? Możemy teraz sobie tylko to czymś przykryć. Że... Ewentualnie jakiś koreczek, nie, albo, no sam korek albo sebeko, się... albo jakkolwiek to zabezpieczyć, że ona mucha tam nie wpadła. I zostawiamy. Jak to zrobisz w słoiku, to w ogóle nie potrzebujesz klipsa, bo zakręcisz sobie dokładnie nakrętką. Zakrętką i tyle, nie? No. I co? I zostawiamy to na... Na ile? Jeżeli nie w lodówce, tylko w... Teraz w tym momencie mamy godzinę pokojowa. 9 rano. No. Ja osobiście zlałbym to jeszcze dziś. Wieczorem? No dziś koło 18. 10 godzin, 12 okay godzin. To szybko. No, a jak chcesz to jeszcze przyspieszyć, to... To dodajesz mieszanka. Turbulencję. Pomieszaj se to. Ale te spyłki wypruwasz. No to... Albo rozrywałeś filtr. Te? Mocno poszło pyłowo. No poszło, no bo się poruszało, nie? No. Możesz tu pomieszać, możemy pomieszać też z zewnątrz, nie? Jeżeli ale... bardzo ci się śpieszy, nie? I no tak dobra, aż tak mi się nie śpieszy. To zostawiamy to. Teraz to już i będzie... Potem to wyciągam i mam gotowe. Później dokładnie, możemy to nawet teraz. Jeszcze się to musi potem schłodzić na sam koniec. Później możemy to rzeczywiście tylko bierzesz, podnosisz, możesz sobie tutaj to... No to obcieknie chwilę, ale to nie trwa tyle co V60. No. No tak. Poza tym spoko, nie mamy takiej tutaj też podoba ilości, nie? Więc... A ile tu jest w ogóle kawy w tym filtrze się mieści? Klasyka. 30 gram na pół litra, nie? Ta kajaweczka akurat jest półlitrowa. Bo to już więcej, herbaty M. Więcej by już nie weszło tej kawki raczej. No. Dlatego pytam, ile mogę z tego zaparzyć. Czyli ale może wziąć dwa takie. Albo może dwa. Dobra, no wiem, no ale po prostu. Na litrowy słoik możesz wziąć dwa takie. No, więc myślę, że... To są klasyczne M-ki do herbaty. Nie jest jakiś problem. To też jest fajną rzeczą, że... Możemy, jakbyś chciał sobie coś na przykład dodać do tego kolby, to też można tutaj w taki sposób dodać. Ale co miałbym dodać do kolby? A, wiesz co, na przykład my dodawaliśmy chmiela, nie? No. Byliśmy nachmielone kolby i w taki sposób wybiłem testy ilości, nie? To nie będzie krótki odcinek. Robiliśmy to oczywiście jeszcze ilość chmielu i jakie chmiele, nie? Bo tak sobie robiliśmy kolby, bazę i później do tego dodawaliśmy... Chmiel. No dobra, ale ja w sklepie nie mam chmielu, a coś ja, co mogę mieć... Możesz kupić chmiel. Mogę kupić chmiel. Jakieś domowe piwowarnictwo. No dobrze, no okej. Okay. A poza nie chmielem... Nie ma w sklepie na rogu, jasne, ale są sklepy... Ale na pyta się dalej. Co poza chmielem mogę dodać takiego nieoczywistego? No bo pomyślałbym, że jakiś tam sok ze śliwki, no to spoko, ale o chmielu na przykład bym nie pomyślał. No.
Nie, aha, ja ten szczerze, chmiel tutaj się razem chmiel, z tą kawą, tak? Tu chmiel. Możesz dodać w czasie z kawą, możesz też dodać później osobno, bo chmiel generalnie sprzedawany jest w granulacie i później on jest bardziej taką strukturę jak pył w kawie. I to dobre jest z chmielem? No, zależy jeszcze jaki chmiel, nie? Mamy na przykład chmiele, które no smakują ananasem i stałe majakują i są takie kozackie chmiele. Naprawdę, dostałem. Ja w ogóle o chmielu nie wiem nic. Otworzyłeś kolejny. Zrobimy nowy człowiek, tyle rzeczy rozmawiać i tyle. Z chmielami jest taka samo, tyle samo rzeczy, co z kawą, nie? My mamy bardzo mało chmieli w Polsce, bo to mamy niby dwa podziały, nie? Na goryczkę, aromat i goryczkę, aromat, nie? Ale... Dlatego bardzo często polskie browary się chwalą, że amerykańskimi chmielami, bo tam są właśnie te inne, nie? No i naprawdę dużo się dzieje w chmielach. No ale co możemy dodać? Wiesz co, no to... Ja generalnie jestem zwolennikiem, róbmy kolby osobno i później to, co jak ci wyjdzie kolby, to pijąc je zastanawiasz się, czego masz aromat i chcesz sobie dodać coś, to działaj, nie? Na przykład teraz Michał zrobił fajny taki mus malinowy. Ten musik malinowy do kolby, picobello, nie? Chcesz mieć bardziej, nie wiem, masz jakąś keniuszkę zrobioną albo jakąś Etiopię i masz na przykład fajną jakąś majakuję albo mango. Ktoś ostatnio mówił, że pił fajne cold brew z miętą i wanilią? Okej. Okay. Tak coś słyszałem. Okej. Okay. W ogóle mięta jest fajną rzeczą, którą można... Mięta w ogóle cytryna to jest w ogóle, nie no, cytryna... A cytryna z chmielem to już jest w ogóle sztos. To już jest w ogóle sztos sztosów, to akurat jest prawda. Można zrobić samą... No tak, masz takie bezalkoholowe kawowe piwko. No. Samą cytynkę osobno, cytrynę z chmielem, sam chmiel. I no, rzeczy można... I tu otwieramy kolejny temat nitro, ale to już nie dziś. No nie, ale dużo. No i kurczę, najważniejszą rzeczą. Jakby nie bójmy się próbować, testować, bo nie ma czegoś, co nie wypada. I ma nam to smakować, nie? Najważniejsze. Jedyne, czego nie wypada, to nie wypada nie spróbować. Kto tak mówił? Nie wiem. Siwy. No, także temat kolby w domu. Ej, dobre to jest. Dobre to jest. Skład, woda, śliwka, kawa. Dziękuję, do widzenia. Fajna etykieta, delikatna. Tak, tekstura tej etykiety jest fajna. Też. Dotykałeś ty? Nie. Dotknij. Bardzo, bardzo fajna etykieta. Przyjemna, nie? I co najważniejsze w lodówce, nie, znaczy się nie je, ale nie odkleja się. Okej. Okay. No bo co teraz? To ja to już skończę, dobra? Wal do końca. No. Czy jeszcze pytania? Nie. Musisz się na koniec uśmiechnąć. No mi zawsze wrabia w ostatni uśmiech, co teraz ja cię wrobiłem. No. Co mogę jeszcze powiedzieć? Nic już nie mów, to on kiedyś skończy.